beloved barrio, my ghetto. This is a story of where I was. Tutaj też jest wolne miejsce. Czy ty siedzisz ze swoim wyimaginowanym przyjacielem? Taki jeszcze, mały jest. No tak poklepał tutaj. Poklepał go. Nie przejmuj się, jesteś widzialny, daj spokój. Ja cię widzę. Czy to jest twoja dziewczyna? Tynek jest zderwiony, już czeka, żeby się coś zaczęło. Wiesz, przestań. Będzie gadać. Bitwa, mam nadzieję, że będzie krew. Zaraz wyciągnie szalik Arka Gdynia. Drodzy państwo, witamy na pierwszej bitwie stand-uperów. Ja się świetnie bawiłem, mówię za siebie, bo uważam, że był bardzo wysoki poziom. Czuć było też elementy rywalizacji, lekką spinkę u ludzi, ale przede wszystkim było to dobre, mocne, skuteczne. Ludzie się bardzo, wydaje mi się, wybawili. Bardzo wyrównane punktacje były. Tak, tam był, w jednym momencie był jakby jeden głos tylko przewagi, także to żaden głos. I fajnie, bo właściwie można powiedzieć tak o każdym uczestniku dzisiaj, nie? Tak. Kto w ogóle chodzi na siłkę? Ręka do góry? O, doskonale. Jak nazywa się siłownia, na którą chodzisz? Kalipso? To nawet nie brzmi męsko. Hej, chłopaki, idziemy do Kalipso? Teraz puszczają w Łodzi w hipsterskich knajpach takie kino czwartkowe francuskie, takie rzeczy. Macie hipsterskie knajpy tutaj w Gdańsku? No i bardzo dobrze. Jest już dobrze, na pasterce już jest, napierdolone, kurwa. Nie! I chuj! Zaraz odpali racę. Ostatnio miałem występ w Knurowie. Daleki Śląsk, głęboki Śląsk. Jadę sobie autem, mam CB radio i wiecie, szpan, nie? Pierwsze auto, pierwsze CB radio, nie? Tam krz. Mobilki, mobilki, jak tam droga na Knurów? I z głośnika wydobywa się głos kobiecy. Krz. Nie wiem, nie jechałam. Ludzie mają różne poczucie humoru, dla jednego coś będzie śmieszne, dla innego nie, ale to wtedy łatwo wybrać sobie swojego komika, którego się lubi, którego się tam coś ceni i z którym się dzieli poczucie humoru i wtedy jest dużo łatwiej znieść stand-up i mocne żarty. A stand-up ma to do siebie, że jest bardzo autentyczny i czasami, jeżeli potrzebuje takiego języka, to po prostu go używa i nie owija w bawełnę. No tak, jest to też cały czas nowa rzecz dla ludzi i często ludzie, jak się z czymś zderzą, co nie jest po ich myśli czy w ich obrazie, w ich kadrze, to na początku się oburzają, ale bardzo wielu ludzi po prostu na początku się oburza, a potem zaczyna dostrzegać w tym drugą warstwę, która jest o wiele ciekawsza, fajniejsza i jest do przyjęcia jak najbardziej. Kojarzycie przesąd, że rozsypana sól to gwarantowana awantura w domu? Gdy sobie siedzę, przełączam kanały i nagle słyszę głos z kuchni. Boże, Rafał, chodź, chodź, zobacz. Nie wiesz, co odjebałem, człowieku. Chodź, zobacz. Rozsypałem sól. Na bank się dziś o coś pokłócimy. Mówię, spokojnie, wyluzuj, patrz, co się dzieje. Teraz wszystko sprzątam na szufeleczkę, wrzucam do kosza i po temacie. No, po temacie, no. Ja się męczę. Segreguje, wziął, pierdolnął do plastiku, zadowolony. Tutaj w Wielką Sobotę w niektórych kościołach jest coś takiego, że ministranci tak stróżują nad grobem Jezusa, żeby tam Jezuska nie zajebali, no nie? I to trwa 24 godziny. Ja w tym uczestniczyłem, tylko że zawsze było tak, że zawsze się wysyłało najmniejszego, najsłabszego, żeby tam towarzyszył księdzu w zakrystii. Ja miałbym na to wyjebane, tylko że ja zawsze byłem najmniejszy. I mogę wam powiedzieć szczerze, że ja znam smak posługi. Nie macie wrażenia, że rządzą nami ci, którzy najgłośniej drą ryja? Nie wydaje wam się? Jakby nad nami w tej rzeczywistości takiej medialnej, cholera wie w czym, odbywa się dyskusja na chuj wie jaki temat o tym, kto jest patriotą, kto ma rację, kto jest gdzie. I tak naprawdę nas sprowadza się do tego, że kto kogo dyma. Jeden mówi, słuchajcie, chodźcie z nami, oni was wydymają. A tu są drudzy, którzy mówią, nie, no my mamy rację, a ci ruchają was w dupę. No i w tym wszystkim jest zwykły, szary człowiek, który nie wie, w ogóle nie wie, co się dzieje, ale jednak zostaje z wrażeniem, że jest dymany, prawda? No i teraz słuchajcie, w tej sytuacji również pojawiają się dwie postawy. Jedna z nich wygląda tak. Kurwa, ruchają nas! Ludzie, ruchają nas, zróbmy coś z tym! No i jest też druga postawa.
No tak, ruchają nas. No trudno jakby, no. Co zrobić? Taka jest rzeczywistość, prawda? Na pewno on tworzy taką sztukę bardziej delikatną w formie i w stylistyce. Zmierzył się z Bendlerem, który miał bardzo dużo puent, bardzo dużo żartów. Poruszał bardzo mocną i chwytliwą tematykę seksu, siłowni. Kuba też na maksa dał radę i pokazał, że i w stand-upie potrafi być bardzo jakby silny i ułożony. No i no bardzo ciekawy i twórczy. Tak naprawdę to wszystko... I inny, nie? Dał bardzo dużą inność. Tak. Tak jak Karol jest zupełnie inny niż chłopaki, też ma swój świat i bardzo fajnie do niego zajrzeć. Zresztą przedostał się do finału. My wspólnie robimy rzeczy, wspólnie wymyślamy na przykład guziki dla niewidomych w autobusach, ale one są z Braille'em. Czyli, że osoba kompletnie nic nie widzi, ale znajdzie go, to wie, że to jest dla niej. Ja zawsze jak widzę taką osobę, to staram się pomóc. Podchodzę i mówię, ciepło, zimno. Ale filmy o zombie z lat 90. to była moja ulubiona rzecz. Po prostu oglądałem je litrami, hekto. Tylko do tej pory nie rozumiałem, czemu się wtedy bałem. Bo tam osoba chce ci zjeść głowę, ale idzie 2 na godzinę. Gdzie kurwa dorwę tylko. Co my mieliśmy robić? O matko, ale przejebane. Przykro ci, będę biegać wokół ciebie, kurwa. O Jezu. Chwila niepewności. Światem. A tak naprawdę. Tak na serio. Rządzi, kurwa. Internet rządzi świat. Ja ostatnio, słuchajcie, zacząłem się interesować właśnie, czemu internet rządzi światem, wszędzie jest Illuminati. Jakieś szaleństwo. Zacząłem oglądać wszystkie teorie spiskowe, jakie widziałem, naprawdę. Bo to oglądałem akurat, nie? Ale na przykład, słuchajcie, jest taki gość, który gdzieś w Serbii nagrywa, kurwa, chmury. Nagrywa chmury, bo uważa, że chmur nie ma. To jest kamuflaż dla UFO. I od 3 lat nagrywa swoje niebo nad swoim domem. Codziennie. I codziennie rzuca filmik. I zwalnia w momentach, o, tam jest UFO, kurwa. Spojebane tego, dlatego uważam, że internet rządzi świat. Jakbym miał decydować, to bym go wybrał, oczywiście. Tak. Lotek dzisiaj chyba na każdym tym etapie był na każdym etapie był najlepszy. I przy dubbingach, i przy wymyślaniu tego stand-upu takiego improwizowanego, i też swój materiał, i ten materiał, który miał przygotować od 2 czy 3 tygodni. No tak, no Lotek to jest taka maszyna do śmiechu, więc... Ta główna nagroda! Czyli bardzo fajna grafika, W4. Wędruje do zwycięzcy 1. edycji Bitwy Stand-Uperów, a jest nim... Lotek! Lotek Lotkowski! Łukasz Lotek Lotkowski! Dlaczego? Łukasz Lotek Lotkowski, bękarny stand-upu! Masz, proszę. To ode mnie. Chcesz coś powiedzieć? Bardzo wam wszystkim dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Było naprawdę zajebiście, prowadzenie zajebiste. Dzięki bardzo. To ostatnie było najfajniejsze. Ale jeszcze poprosimy o wielkie brawa. 2 nagroda, Karol Kopiec! Brawo! Wydaje nam się, że naprawdę ten poziom był bardzo, bardzo równy i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.